Dzień dobry Państwu. Kiedy kilka miesięcy temu myślałem, co powiedzieć na jubileuszowej konferencji Dzień Mózgu w Szczecinie, pomyślałem, że są dwa takie stany jak optymizm i szczęście, że będzie ciekawie wprowadzić Państwa z medycznego, psychologicznego punktu w te zagadnienia. Było dużo optymizmu, że będzie kończyła się kolejna fala, być może następna będzie mniejsza. No niestety wydarzenia ostatnich tygodni spowodowały, że nasze spojrzenie wszystkich zarówno na optymizm, jak i na szczęście jest zdecydowanie inne. Jakie znaczenie ma optymizm i szczęście w życiu i w medycynie? Na to pytanie chciałbym odpowiedzieć, jak także na pytanie, jakie są mózgowe mechanizmy decydujące o poczuciu optymizmu i szczęścia. Jesteśmy w Mysłowicach pod koniec listopada na meczu siatkówki. Tutaj jesteśmy na koncercie w Barcelonie tego samego dnia, praktycznie o tej samej godzinie. Tutaj siedzą chyba sami optymiści, którzy myślą, nie zarazimy się, wszyscy bez masek. Mam sądzić, że tutaj są sami pesymiści, którzy myślą, że się zarazimy. W Mysłowicach chyba wszyscy myślą, że to się nam nie zdarzy. Mówimy o takim podejściu, jako nierealistycznym optymizmie. Ludzie na ogół wierzą, że ich przyszłość będzie lepsza niż przyszłość innych. I ten nierealistyczny optymizm niestety ma miejsce w wielu dziedzinach życia. Zbadano, jak nierealistyczny optymizm może wpłynąć na ocenę ryzyka zakażenia COVID-19, jakie są zachowania, które mają na celu ochronę przed zakażeniem. Badania przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Uczestnicy badania uważali, że ryzyko zarażenia się i przeniesienia zakażenia za niższe dla siebie i swoich bliskich w porównaniu do innych osób. Równocześnie prawdopodobieństwo angażowania się, zachowania ochrony uważali za wyższe dla siebie i ich bliskich niż dla innych. Więc nierealistyczny optymizm w tym kontekście powoduje niedoszacowanie bardzo istotnego ryzyka. Jakie są koszty i zalety, sukcesy, które przynosi realizm i optymizm? Postawiono pytanie, jaki jest związek między racjonalnością a zdrowiem psychicznym. Pisiennictwo psychologiczne przynosi takie zderzenie realizmu, który jest depresyjny, i optymizmu, który w zasadzie często jest nierealistyczny. Postawiono hipotezę dotyczącą kontekstu sądów o sobie, że trafne oceny są psychologicznie trudne w adaptacji, natomiast nietrafne łatwo przyswajalne. Realistycznie pesymistyczne oczekiwania wiązały się ze znacznie łagodniejszą depresją i mniejszym ryzykiem zgonu. Potwierdzono, że nierealistyczny optymizm w rzeczywistości pogarsza stan zdrowia, a ryzyko zgonu u tych osób było aż o 313% wyższe niż u realistów. Postrzeganie ryzyka powoduje zaangażowanie w zachowania mające na celu uniknięcie choroby. Nierealistyczny optymizm powoduje, że osoby błędnie wierzą, że ich osobiste wydarzenia będą korzystniejsze niż innych osób tej samej kategorii ryzyka. Pojawiła się kolejna hipoteza, że osoby z wyższym ryzykiem cięższego COVID-u będą wykazywać nierealistyczny optymizm i zachowywać się nieodpowiednio do stopnia podwyższonego ryzyka. Ryzyko kliniczne dla ciężkiego COVID-u oceniono tutaj w odniesieniu do nakazów izolacji, ograniczenia podróży, przestrzegania zaleceń, samooceny wiedzy. I okazało się, że osoby o wyższym ryzyku przyznały, że mają świadomość cięższego przebiegu, ale zgłaszały optymistyczne, niewielkie poczucie zagrożenia zakażeniem. Osoby z wyższym ryzykiem klinicznym w ogóle nie zachowywały się inaczej niż osoby z ryzykiem niższym. W związku z tym można wysnuć wniosek, że nierealistyczny optymizm może być naprawdę niebezpieczny. Uważa się, że nastawienie optymistyczne ma ewolucyjne korzenie, co wcale nie oznacza, że ten nierealistyczny optymizm jest optymalny w każdej sytuacji. Szczególnie jest to prawdziwe, chociażby w obliczu pandemii. Przewidywanie ryzyka osobistego okazało się, te badania przyniosły takie wyniki, że przed epidemią prawie połowa uważa, że moje ryzyko jest poniżej 1%. I podobnie połowa uważała, że ryzyko zachorowania innych też nie przekracza 1%. Ale doświadczenia pandemiczne zmieniły to spojrzenie
i w kolejnej fali aż 53% uważało, że ryzyko, że zachorują inni, przekracza 50%. Natomiast nadal ci ludzie uważają, że moje ryzyko pozostaje niższe. Mamy jeszcze inną odmianę optymizmu, tak zwany optymizm porównawczy. Jest to przekonanie, że negatywne zdarzenia są bardziej prawdopodobne dla innych niż u mnie. Przeprowadzono międzynarodowe badanie na dużej grupie pacjentów. W szczególności badano przekonanie, czy negatywne zdarzenia związane z ryzykiem i wyzdrowieniem są postrzegane jako bardziej prawdopodobne, że przydarzą się innym niż u mnie. W porównaniu do innych osób w Twoim wieku i płci, jak jest prawdopodobne, że jeżeli się zarazisz, to będziesz hospitalizowany? Niewielki. Trafisz na OIO? Też oceniam, że niewielkie. Będziesz pod respiratorem? Też niewielkie. Wyzdrowiejesz? Oczywiście wyzdrowieje, tutaj jesteśmy optymistami. Agencje rządowe w Stanach Zjednoczonych zaleciły noszenie masek i dystans społeczny. Jakie jest ryzyko osób niezamaskowanych? Wykazano, że większe ryzykowne podejmowanie decyzji było związane z mniej odpowiednim zachowaniem noszenia masek i dystansem społecznym. To jest główny inspektor sanitarny, były Jarosław Pinkas, który mówił na początku epidemii, mamy przeciwnika, który jest niezidentyfikowany, ten wróg to panika, niepokój, brak rozsądku, rozwagi, złe emocje. Wielu polityków, którzy posługują się straszeniem koronawirusem jako elementem gry politycznej, powinno sobie włożyć lód do majtek. Potem mówiono, że znaczenie noszenia maseczek to jest równoważne złożeniem sobie lodu do majtek. W związku z tym przeprowadzono też badania, w jaki sposób interwencje prowadzone w mediach mogą zredukować nierealistyczny optymizm. To są polskie badania. Nierealistyczny optymizm to, przypomnę, jest tendencja do postrzegania siebie jako bezpieczniejszego od innych. Przeprowadzono 3 eksperymenty. W pierwszym pokazywano osoby, przedstawiano osoby w artykułach, w gazetach, pilnie przestrzegające zalecenia. Drugi eksperyment pokazywano filmy, gdzie osoby nie stosowały się do zaleceń i w trzecim pokazywano jedno i drugie. Autorzy uważali, że te wyniki, które się pojawią, będą bardzo ważne dla strategii komunikacji zagrożeń, dlatego że wcześniej wiedza była podzielona. Uważano, że drukowane wiadomości mają silniejszy wpływ na poziom wiedzy zdrowotnej niż telewizja, ale były też badania, które pokazywały, że właśnie kanały telewizyjne, wideo górują nad tekstem. Pojawiło się też pytanie, które konkretnie treści są lepsze w prezentacji za pomocą wizji, a które za pomocą tekstu. Okazało się, że siła tekstu jest nieco większa, wymaga bowiem bardziej pracochłonnego przetwarzania informacji niż oglądanie wizji. Nie tylko COVID łączy się z optymizmem. Tutaj mamy pracę o optymizmie adaptacji spragnieniu rozsianym, gdzie podstawowe wymiary optymizmu to oczekiwany wynik leczenia, skuteczność. I zadawano pytanie, czy jest w SM-ie nierealistyczne myślenie. Wykazano, że oczywiście jest i wcale nie jest to dobry stan. Natomiast badano też, w jaki sposób pozytywne oczekiwania wpłyną na przebieg, na patrzenie na przewlekłą chorobę, w tym przypadku również spragnienie rozsiane. Okazało się, że pozytywne oczekiwania co do skuteczności przyczyniły się do większej samoopieki u pacjentów ze spragnieniem rozsianym, a optymistyczni, przewlekle chorzy pacjenci nie mają skłonności do takiego tendencyjnego postrzegania swojego stanu zdrowia. No i jeszcze na koniec jedna ciekawa sprawa, czy pacjenci optymistycznie patrzą na efekty chirurgiczne. Po operacji niestety niektórzy pacjenci cierpią z powodu rozczarowania i żalu, bo oczekiwali lepszych efektów. Chirurdzy wiedzą, jaki obiektywnie sukces można osiągnąć, natomiast pacjenci sukces opierają na porównaniu efektów operacji z oczekiwaniami. I tutaj optymizm realistyczny jest pozytywnie powiązany z korzystnymi wynikami psychospołecznymi, nierealistyczny niestety odwrotnie. Czym jest w związku z tym optymizm? Jest to nastawienie, taka iluzja poznawcza, mają bardzo dużo ludzi. My przeceniamy przeczucia, że spotka nas coś dobrego, bagatelizujemy, że spotka nas coś złego, nie wierzymy, że zachorujemy na raka, że ulegniemy wypadkowi, szybko jeździmy, oczekujemy dłuższego życia, lepszej kariery.
jesteśmy bardziej optymistami niż realistami, zazwyczaj nie zdajemy sobie z tego sprawy. Małżeństwo na przykład rozwodzi się na Zachodzie około 30-40% par, w Polsce około 20 kilku. Mimo to nowożeńcy są przekonani, że będą żyli długo i szczęśliwie i że się nigdy nie rozwiodą. Optymiści nie rozwodzą się rzadziej, natomiast częściej biorą ślub po raz drugi. Myśliciel angielski Samuel Johnson powiedział, ślub to triumf nadziei nad doświadczeniem. Ludzie chcą mieć dzieci i spodziewają się, że będą wyjątkowo zdolni. To jest mój wnuk Mateusz, ale to jest zły przykład, bo on faktycznie jest wyjątkowo zdolny. Optymistycznie myślimy o sobie, o swoich dzieciach, rodzinach, przyszłości, ale nie o ludziach, których nie znamy. Pesymistycznie natomiast podchodzimy do losu współobywateli i własnego kraju. To nie znaczy, że wierzymy w jakieś magiczne rozwiązanie. Gdy optymistycznie wierzymy, że jesteśmy lepsi, wzrastają szanse na powodzenie w pracy, w związku. To jest powszechny fenomen we wszystkich kulturach, niezależnie od płci i wieku. Czy optymizm w związku z tym jest dla nas dobry? Jedni uważają, że nie, ponieważ podstawą szczęścia są niskie oczekiwania. Jeżeli nie oczekuję wspaniałego życia, miłości, zdrowia, sukcesu, nie spotka się rozczarowania. Nieokazywanie rozczarowania wobec przeciwności losu i odczuwanie miłego zaskoczenia ma być w takim ujęciu powodzeniem i ma przynieść nam szczęście. Inni natomiast uważają, że optymizm dla nas jest dobry, bo ludzie o wysokich oczekiwaniach zawsze czują się lepiej. Samopoczucie w obliczu porażki lub sukcesu zależy od interpretacji tego, co się stało. Ci, którzy mają wysokie oczekiwania, jeśli odniosą porażkę, następnym razem myślą, będzie lepiej, poczują się lepiej. Ci, którzy mają niskie oczekiwania, myślą odwrotnie. Jak się powiedzie, uważają, że zadanie było łatwe, ale następnym razem tak się nie uda, poczują się gorzej. Bez optymistycznego nastawienia wydaje się, że wszyscy mielibyśmy lekką depresję. Osoby z łagodną depresją patrzą w przyszłość bez optymizmu i konkretnego nastawienia, są bardziej realistyczni. Natomiast osoby z ciężką depresją mają nastawienie pesymistyczne. Zazwyczaj spodziewają się, że przyszłość będzie gorsza, niż się potem okazuje. Więc oczekiwania zmieniają sposób patrzenia na świat. Przesłaniają obiektywizm, działają jak sama spełniająca się przepowiednia. Dlatego obniżenie oczekiwań wcale nie uszczęśliwi. Badania pokazały, że optymizm wpływa na sukces, ale też do niego prowadzi w wielu aspektach naszego życia. Optymizm wpływa na zdrowie, zmniejsza stres, niepokój. Ale jest ciekawe pytanie, jak utrzymujemy optymizm w obliczu rzeczywistości? I nie jest to wcale takie jasne. Pojawia się też pytanie, jeśli nie dostosujemy, nie dostaniemy tego, czego oczekujemy, to czy powinniśmy zmienić oczekiwania? Większość uważa, że ryzyko nie dotyczy, kiedy patrzymy na paczki papierosów z tymi przerażającymi zdjęciami, ale i tak ludzie kupują, nie patrzą, a jak patrzą, to i tak myślą, palenie zabija, fakt, ale nas to nie dotyczy. Co takiego dzieje się więc w mózgu, że ignorujemy takie sygnały? Struktury reagujące na dobre informacje znajdują się w lewym płacie czoła. Gdy badany sądzi, że ma 50% szans zachorowania na raka, ale dostawa wiadomość, że nie 50, a 30, mózg reagował gwałtownie, bez względu na to, czy badany był optymistą, czy nie. Również inne struktury, jak jądro ogoniaste, wiele prac to potwierdziło, związane są z optymistycznymi nastawieniami. Natomiast prawy płat czołowy reaguje na złe informacje. Im większym optymistą był badany, tym słabiej ten obszar reagował. Jeśli mózg źle przyswaja niekorzystne informacje o przyszłości, człowiek patrzy na przyszłość bardziej przez różowe okulary. Czy można to zmienić, ingerując w aktywność mózgu? Można. To są bardzo ciekawe badania. Nawet prosty impuls magnetyczny do tego wystarczy. Co daje zburzenie iluzji optymizmu? Czy należy w ogóle ludziom to zabierać? Chyba nie, bo dobre nastawienie jest korzystne dla człowieka. Może dobrze byłoby mieć takie nastawienie przez całe życie? Dlaczego tak ludzie myślą, mimo danych mówiących co innego w takim razie? Optymistyczne myślenie jest niebezpieczne.
Wiele przykładów, na przykład skrajnych, dotyczy alpinistów. Złe warunki atmosferyczne, idą w góry, niestety nie wracają. Nierealistyczny optymizm może prowadzić do ryzykownych zachowań i błędnego planowania. Jak więc chronić się przed niebezpieczeństwem optymizmu, ale nie tracąc nadziei? Wydaje się, że rozumienia własnych nastawień powinno się uczyć. To oznacza, że powinniśmy utrzymywać równowagę, myśleć o planach, zasadach, utrzymywać realny optymizm, ale nie tracić nadziei. Szczególnie się to odnosi do tego, co się dzieje w klimacie. Ten realny optymizm jest nam bardzo potrzebny. Nam to może już nie, ale naszym wnukom, prawnukom bardzo. Kiedy pada, pesymista patrzy, myśli, nie widać poprawy. Optymista, kiedy patrzy, myśli, pada, ale cieszy się, że tylko z góry. Ostatnio w Szczecinie była przepiękna wystawa Rafała Olbińskiego. Znalazłem tam ciekawe, też związane z optymizmem, obrazy. Optymizm utracony, ale też chyba nowa wersja optymizmu, nowa odmiana, smak dociekliwego optymizmu. Szczęście. Czym jest szczęście? Cytowany na całym świecie profesor Władysław Tatarkiewicz w swoim traktacie o szczęściu pisał, że szczęście to trwałe, pełne, uzasadnione zadowolenie życia. Największe spory nie dotyczą samego pojęcia, tylko sposobów jego osiągania. Zdrowie psychiczne, podobne jak szczęście, wyraża się w afirmatywnej postawie wobec rzeczywistości. Ale zdrowie psychiczne i szczęście są czymś innym. Nie można ich utożsamić. Sądzimy, że zrozumienie szczęścia może prowadzić do złagodzenia cierpienia. Samo szczęście jest rzeczywiście trudne do zdefiniowania i zbadania. Psychologowie mapują empiryczne cechy, natomiast neurolodzy, neurobiolodzy badają neuroanatomię przyjemności, sądząc, że przyczynia się do szczęścia i ten stan jest kluczowy dla poczucia dobra. W związku z tym jest wiele definicji podejść do badania szczęścia. Nadal trudno jest je zmierzyć. Szczęście ma bowiem bardzo subiektywny charakter. Też w dyskusjach stawia się pytanie, czy w ogóle możliwe jest naukowe podejście do koncepcji szczęścia. Arystoteles uważał, że szczęście jest pożyteczne. Składa się z dwóch aspektów, hedonizmu przyjemności i eudaimonii, czyli dobrze przeżytego życia. Natomiast współczesna psychologia pozytywna mówi, że szczęście to przede wszystkim przyjemność, ale w 2005 roku guru tej psychologii pozytywnej, profesor Seligman, dodał trzeci składnik. Poczucie zaangażowania, szczególnie teraz tak ważnego wobec tego, co się dzieje wokół nas, i uczestnictwa w życiu. My się zastanawiamy, dlaczego jest tylu wolontariuszy. Myślę, że tutaj też po części znajdujemy na to odpowiedź. Też odpowiedź na te pytania dawał Morten Klingelbach w swoim wykładzie inauguracyjnym na otwarciu drugiego kongresu Akademii Europejskiej Neurologii. On mówił, co się dzieje w mózgu w przypadku toczenia się poczucia szczęścia. Polecam bardzo ciekawą jego książkę o środkach przyjemności. Badanie stanów hedonicznych przynosi odpowiedź na pytanie, jak mózg tworzy świadomość szczęścia. Podejście hedoniczne jest w pewnym sporze z tą eudaimoniczną koncepcją szczęścia. Tutaj jest wiele wątpliwości, czy przyjemny nastrój daje poczucie szczęścia, jakie są relacje. Związek przyjemności i szczęścia ma długą historię w psychologii. Freud już mówił, że ludzie dążą do szczęścia, chcą się uszczęśliwić, tak pozostać. To przedsięwzięcie ma dwie strony, cel pozytywny, negatywny. Z jednej strony brak bólu, niezadowolenia, z drugiej doznania silnego uczucia przyjemności. Szczęście w takim ujęciu polega przede wszystkim na eliminowaniu negatywnego bólu, niezadowolenia. W medycynie XX wieku sądzono, że pozytywna przyjemność w ogóle jest zbyteczna. Ojciec filozofii amerykańskiej William James twierdził, że szczęście, jak ostatnio odkryłem, nie jest pozytywnym uczuciem, ale negacją, uwolnieniem od szeregu restrykcyjnych wrażeń, których nasz organizm wydaje się być siedzibą. Kiedy zostaną wymazane, czystość i kontrast to szczęście. W ujęciu darwinowskim wiemy, że ewolucja emocji i ekspresja afektu przynosi adaptacyjne reakcje na sytuacje bardzo krytyczne środowiskowo.
przyjemność, czyli to, co lubimy, niezadowolenie tego, czego nie lubimy, nie jemy, nie dotykamy, są reakcjami afektywnymi. Zachowania wszystkich ssaków miały ważne funkcje ewolucyjne. Co ciekawe, mechanizmy generowania reakcji afektywnych są bardzo podobne w mózgach ssaków o różnych gatunkach. Obwody w mózgach ssaków ujawnione w pewnych badaniach dotyczących zachowań subiektywnych reakcji ugryzoni ludzi, sen, ziewanie, te struktury są te same ugryzoni u nas. Uszkodzenie kolejnej struktury, bardzo ciekawe, dziwnie nazywanej gałki bladej, całkowicie znosi zdolność do pozytywnej reakcji hedonicznej ugryzoni, zastępując to, że one lubią słodkość, na nielubienie gorzkiego i wstrętnego smaku. W chorobie Huntingtona na przykład osłabiona jest zdolność do rozpoznawania wyrazu twarzy, szczęścia czy odrazy oraz jest problem z interpretowaniem emocji wypowiedzi. Neuronalna podstawa tego deficytu jest niejasna, ale badania pokazują, że dzieje się to w przedniej części wyspy i zwojach podstawy. Jakie są pozytywne efekty szczęścia? Wiemy, że szczęśliwi ludzie rzadziej cierpią na depresję, schizofrenię, hipochondrię, rzadziej nadużywają leków, chodzą do lekarzy, trafiają do pogotowia, łagodnie odczuwają ból, mają lepszą samoocenę, lepsze wyniki leczenia, mniejszą absencję chorób. Pokrycie szczęścia wiąże się z typem osobowości, samodzielnością, altruizmem, chęcią do współpracy, stanem cywilnym, ale nie wiąże się z wiekiem czy przynależnością do jakiejś grupy. Szczęście jest ważne, ponieważ jego poczucie może słabnąć w wyniku choroby, na skutek chociażby wiedzy o złym rokowaniu, nieprzewidywalnym przebiegu. I to, co musimy bardzo mocno wiedzieć, że szczęście wcale nie jest przeciwieństwem depresji. W związku z tym, jak ktoś jest nieszczęśliwy, leki stosowane w depresji, antydepresanty wcale nie pomogą. Nauka o szczęściu definiuje samopoczucie w ujęciu naukowym. Zwiększa też rozumienie szczęścia, określa jego znaczenie w życiu i też jak z tego korzystać w promocji zdrowia. Ewolucja pokazała nam, że lepiej koncentrować się na negatywnych doświadczeniach, ponieważ te doświadczenia wiążą się z mechanizmami przetrwania w odpowiedzi na zagrożenie. W związku z tym my też widzimy, że negatywne doświadczenia człowieku górują nad pozytywnymi w pamięci i świadomości. Techniki psychologii pozytywnej dlatego dążą do przezwyciężenia dominacji negatywnych spraw. Metody przydatne w uczeniu radzenia sobie z niepełnosprawnością przynoszą zupełnie nowe znaczenie dla tych chorych w życiu. Ktoś by powiedział, jaki może być pozytywny aspekt niepełnosprawności. Może być, bo jest to bodziec do podjęcia wyzwań, których wcześniej nie rozważał. Metodyka w związku z tym psychologii pozytywnej skupia się na odciąganiu uwagi od związku z chorobą i skierowaniu tego na stosunek pacjenta i do jego życia. Szczęście w medycynie. Główne cele naszego działania to wczesne rozpoznanie, prewencja progresji, zmniejszenie niepełnosprawności. To jest logiczne podejście, daje korzyści dla pacjentów, ale pomija fakt, jak duży jest wpływ poczucia szczęścia na stan pacjenta. Istnieje wiele skal, my z tych skal korzystamy, to są wiarygodne, ale nie stosowane na co dzień. Na przykład skala Oxford, tu jest wiele pytań, chociażby jestem szczęśliwy, powiedz skali od 1 do 5, jak mocno. Czuję, że świat leży u mych stóp, jak mocno to czujesz, czy też uważam, że wyglądam bardzo atrakcyjnie, jak mocno. Prosty test. Korzystanie z tego testu przyniosło też bardzo ciekawe badania. To jest metaanaliza wielu badań, bardzo duża grupa pacjentów. I to badanie pokazało, że pozytywne nastawienie daje powodzenie prawie we wszystkich obszarach życia, także w leczeniu. Ludzie mniej szczęśliwi mają mniejsze powodzenie w różnych obszarach życia. Osoby szczęśliwe są zdrowsze, żyją dłużej. W Japonii na przykład badania pokazały, że szczęśliwi ludzie mają większą motywację, aby wykazać się uprzejmością. Czerpią z tego przyjemność i to ich skłania do kolejnych altruistycznych zachowań. Szczęśliwi ludzie mają więcej przyjemnych wspomnień i poczucie szczęścia można zwiększyć, doceniając jego znaczenie, co daje to w życiu. Zbadano w Stanach 180 zakonnic
Badano zależność pomiędzy pozytywnymi emocjami a ryzykiem wczesnej śmiertelności. Okazało się, że szczęśliwe zakonnice żyją prawie 7 lat dłużej. Ale czy wnioski z tego badania nad zakonnicami można odnieść do populacji ogólnej? Nie. Szczęśliwi lekarze. To jest bardzo ciekawe. Pozytywne emocje u lekarzy skracają czas do diagnozy, zmniejszają ryzyko przedwczesnej złej diagnozy. Gdy lekarze są w pozytywnym nastroju, podejmują potencjalnie lepsze decyzje z korzyścią dla pacjenta. Jakie są kliniczne efekty poczucia szczęścia? Sam mechanizm, jak szczęście wpływa na stan kliniczny, pozostaje szerzej nieznany. My badamy układ odpornościowy, sądząc, że on jest odpowiedzialny za przenoszenie wpływu poczucia szczęścia na wiele innych układów i narządów. Negatywne emocje mogą być związane z nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną i zwiększonym ryzykiem zachorowania. Zaobserwowano na przykład, że stężenie przeciwciał IgA w ślinie znacznie wzrosło po obejrzeniu śmiesznego filmu, natomiast nie wykazano tego po obejrzeniu filmu poważnego. W Australii badano prawie 10 tysięcy osób, oceniając poczucie szczęścia w pytaniu, czy byłeś szczęśliwy w ciągu ostatniego miesiąca, a zadowolenie życiu w pytaniu, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki pod uwagę, jak jesteś zadowolony ze swojego życia. Okazało się, że osoby szczęśliwsze i bardziej zadowolone przez 2 lata obserwacji miały lepszy stan zdrowia. Kolejne bardzo ciekawe badanie, sprzed 15 lat, oceniające poziom satysfakcji życia i szczęścia, a liczbę samobójstw. Okazało się, że im mniejszy poziom satysfakcji życia, w tych krajach jest większa liczba samobójstw. Tutaj jest Polska. I również im mniejszy poziom szczęścia, tym większa liczba samobójstw. Co ciekawe, kraje o małej satysfakcji to są kraje byłego bloku wschodniego. Podobnie kraje, gdzie ludzie twierdzą, że mniej szczęśliwy, proszę zwrócić uwagę, po lewej stronie na górze Rosja, Ukraina, Bułgaria, Rumunia. Myślę, że tam też to poczucie szczęścia ostatnio bardzo, bardcho się zmieni. Choroby Alzheimera na przykład, zwiększenie poczucia szczęścia może usprawnić funkcjonowanie. I to bardzo proste. Czynniki mogą podnieść wskaźniki poczucia szczęścia. Pobyt w lodziarni, na świeżym powietrzu, śpiewanie, układanie puzli czy konwersacji. Nawet gry w karty, tutaj to jest nazwane gry hazardowe, wpływają na poziom szczęścia. Ta analiza była prowadzona i ona przyniosła odpowiedź, że gra podnosi poziom szczęścia, natomiast efekty nie są trwałe i nie zależą od tego, czy gra się krótko, czy bardzo ciekawe dla nas było pytanie, jak są szczęśliwi polscy pacjenci ze spragnieniem rozsianym. Przez 2 lata, co ciekawe, w okresie pandemii badaliśmy wielu pacjentów, ponad 600 pacjentów i wyniki, muszę powiedzieć, nas pozytywnie zaskoczyły. Okazało się, że 12% naszych chorych na spragnienie rozsiane z trudną chorobą uważa, że są bardzo szczęśliwi. Aż 67% opowiedziała się po stronie szczęścia, 1/3 po stronie nieszczęścia, natomiast tylko 3% powiedziały, że są bardzo nieszczęśliwi. Przez to doświadczam radości 73% naszych kobiet z SM, 26% nieczęsto. Życie jest piękne, aż 1/5 pacjentów powiedziała, prawie 80% tak patrzy na życie, 1/5 inaczej. Sądzę, że świat jest dobrym miejscem, 17%. Myślę, że znowu te wydarzenia ostatnich tygodni bardzo zmienią to spojrzenie, 77% i 23%. Co do optymizmu, tutaj te wyniki nie są już tak jednoznaczne. Tylko 60% w zderzeniu do 40% sądzi, że opowiedziała się po stronie optymizmu, natomiast aż 30% jest bardzo umiarkowanymi optymistami co do, tutaj mówimy głównie o swojej przyszłości medycznej. Zadaliśmy sobie pytanie, co prowadzi do szczęścia? Analizując wiele czynników, okazało się, że takie cechy osobowości jak ekstrawersja, sumienność, obecność sensu w życiu i poszukiwanie sensu życia zdecydowanie bardziej powodują poczucie szczęścia niż na przykład religijność. Proszę Państwa, optymizm i szczęście są naprawdę ważne w życiu. Ja jestem optymistą i cieszę się z tego życia. Dlatego może też powiedziałem ten wykład.
Ale myślę, że to te dwa stany powinny być ważne w życiu każdego człowieka. One powinny być dostrzegane, tutaj odnoszę się do słuchaczy, lekarzy, powinny być istotnym tematem komunikacji z człowiekiem chorym. Ja często pytam swoich pacjentów, czy pani jesteście szczęśliwi? Oni się bardzo dziwią temu pytaniu, a potem to jest otwarcie, jak gdyby bardzo ciekawej rozmowy. Erich Fromm powiedział, że szczęście nie jest ani dziełem przypadku, ani darem Boga. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego siebie. A William James, o którym już dzisiaj, którego ci cytowałem, powiedział, że nie to, ile mamy, ale jak się potrafimy cieszyć, jest miarą szczęścia. Więc życzę Państwu szczęścia, optymizmu realistycznego i bardzo dziękuję za uwagę.